Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Peryskop. Dziś mam dla Was bardzo ciekawą grę pod tytułem Filary Ziemi. Jest to gra oparta na książce Kena Folletta pod tym samym tytułem. Dzisiaj skupimy się na księdze pierwszej, zatytułowanej Z Popiołów. Tutaj będą rozdziały od 1 do 7. W późniejszym terminie będzie wydana również księga druga, zatytułowana Siejący Wiatr. Znajdziemy kolejne 7 rozdziałów, a zakończenie to księga trzecia, Oko Cyklonu, rozdziały 15-21. O czym zatem jest ta gra? Jest to gra przygodowa, powiedziałbym starego typu, czyli typu point and click, dwuwymiarowa, o grafice. No właśnie, zastanawiałem się, jak ją scharakteryzować. Może to jest komiksowa, może to jest taka troszkę rysunkowa, natomiast dla mnie najlepszym zobrazowaniem tego jest to, jakby są to według mnie ożywione ilustracje po prostu książki. Idealnie pasuje, jeśli tak do tego podejdziemy, właśnie taki rodzaj przedstawienia akcji, narracji poprzez taką dwuwymiarową grafikę z dosyć szczątkową animacją. Są to takie malarskie, bym powiedział, obrazy, troszkę olejne, troszkę rozmazane, natomiast jak najbardziej idealnie pasują do tego typu gry. Właśnie, zatem o czym jest gra? Gra przenosi nas do XII-wiecznej Anglii, do fikcyjnego miasteczka Kingsbridge. I tutaj będziemy mogli kierować losami nie jednej postaci, ale więcej, właśnie więcej, większą ilością bohaterów, których losy będą się absolutnie splatały. Gra jest nieliniowa, także dzięki naszym decyzjom będziemy mogli inaczej pokierować losami tych właśnie różnych bohaterów. Gra tak naprawdę na razie wyszła właśnie w tym pierwszym tomie, jeszcze tak powiem, pierwszym tomie, pierwszej części. Ja to przeszedłem, zajęło to około 3, myślę, godzin. I w tym właśnie rozdziale, tym rozdziale pierwszym, tutaj generalnie poznajemy naszych bohaterów, jak poznajemy, jakich losy generalnie będą się zazębiać. Głównie akcja będzie się działa w opactwie, w którym pewnego, że tak powiem, ranka czy też nocy, śmiercią nienaturalną prawdopodobnie, przynajmniej tak możemy wnioskować, zginął opat i na jego miejsce będzie wybierany nowy opat. Tutaj przypadkowo znalazł się Filip, który prowadził kompletnie jakby inne opactwo i w innym miejscu. Tutaj pojawił się całkowicie przypadkowo, spotkał swojego brata. Następnie, no żeby wam nie zdradzić za dużo oczywiście tej fabuły, bo ona jest tutaj kluczem tego, tej rozrywki, tej gry, no to tylko informacyjnie tutaj właśnie losy tego opata będą się, że tak powiem, zazębiały z losami pewnego budowniczego, który stracił swoją żonę i opiekuje się dziećmi. Również będziemy się spotykać z banitką, można powiedzieć, która z synem zamieszkała w lesie, z różnych tam oczywiście przyczyn. Poznajemy losy tych bohaterów, one się zazębiają, akcja nam się zazębia. Generalnie chodzi tutaj troszkę o władzę, o następcę tronu, o tym, kto będzie rządził daną ziemią, danym opactwem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, no mówię, specjalnie nie mówię wam o tej fabule dokładnie, żebyście sami mieli przyjemność po prostu pogrania i pokierowania ich losami. To, co widzicie w tle, to oczywiście są wyrywki z gry, starałem się takie wybierać, żeby wam za dużo nie pokazały, natomiast pokazałem mniej więcej, jak ta gra wygląda, jak się steruje, jak wygląda grafika. I co jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, udźwiękowienie. Naprawdę fantastyczne. Byłem przemile zaskoczony, jak genialnie zrealizowane są dialogi, jak dzięki temu te postaci nabierają głębi, nabierają charakteru. Każda osoba jest, że tak powiem, udźwiękowiona osobno. Nie jest to zrobione po macoszemu, jest to zrobione fantastycznie. Oprócz tego muzyka, tło, ten ambient, te otoczenie,
plus to, jak tam się to wszystko zmienia, plus sama ścieżka dźwiękowa, naprawdę rewelacyjna. Z tego, co się doczytałem, jest to nagrane wszystko przez Filharmonię Praską, także można powiedzieć, że jest to muzyka wysokich lotów. Krótkie podsumowanie, tak jak mówię, nie chcę wam za dużo zdradzać. Mamy tak, przygodówkę dwuwymiarową z prostymi zagadkami. Bardziej ta gra to jest opowieść, bardziej możemy się dowiedzieć właśnie losów tych wszystkich bohaterów. Możemy pokierować ich losami, możemy zdecydować w tą lub w tamtą stronę, podjąć taką, a nie inną decyzję. Dzięki temu akcja nam się inaczej troszkę zazębi. Mamy genialną ścieżkę dźwiękową, mamy genialne udźwiękowienie. Gra jest spolszczona, czyli mamy napisy po polsku. Bardzo przyjemny klimat, naprawdę. Ja osobiście dawno nie grałem w tak dobrą grę przygodową. Gra, mówię, starego typu, skierowana, myślę, do osób nieco starszych, ale jeśli sięgną po nią osoby młodsze, będzie mi bardzo, bardzo miło. To są gry, których no, teraz próżno szukać, chociaż jak widać, można znaleźć. Polecam, naprawdę polecam. Ja osobiście wyczekuję tej drugiej księgi, po którą bardzo chciałbym sięgnąć. Później będzie również trzecia wydana i podejrzewam, na prawie jestem 100% pewny, że na koniec wyjdzie wersja taka całościowa, edycja pewnie tych trzech ksiąg złączona w jedną, jakie takie wydanie całkowite, także jeśli ktoś ma ochotę już po nią sięgnąć i sobie pograć, może sięgnąć po ten pierwszy, drugi, trzeci tom, który będzie wychodził, ewentualnie można poczekać i skupić się na całości, wtedy sobie tą gierkę przejść. Jeśli ta księga zajęła około 3 godzin do 4, myślę 2, 3, 4 godziny, no to całościowa gra pewnie zamknie się w 10-15 godzinach, natomiast uważam, że warto, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa narracja, z ciekawą fabułą, naprawdę ciekawą fabułą, która zachęca, jeśli ktoś lubi takie klimaty średniowieczne. Troszkę mi się to kojarzy z Imieniem Róży, aczkolwiek nie do końca, ale mniej więcej daje to pojęcie, w jakich tematach się poruszamy. Ja osobiście mówię, bardzo mi się podoba, serdecznie wam polecam, sięgnijcie, gra na pewno nie jest droga. Ta pewnie edycja całościowa będzie jeszcze tańsza, tak sobie myślę. Później pewnie będą zniżki, pewnie będziemy tą grę wyrwać naprawdę za bezcen. Natomiast już teraz pamiętajcie, że taka gra wyszła, że ja ją wam serdecznie rekomenduję i na pewno, jeśli się z nią spotkacie, warto po prostu po nią sobie sięgnąć i sięgnąć w ten świat XII-wiecznej Anglii, gdzie mamy właśnie wojny, troszkę między władzą, między kościołem, między mieszczaństwem, czy wieśniakami, że tak powiem, także tą klasą niższą, klasą wyższą. Wszystko to fajnie jest zrobione, także ja osobiście czekam z niecierpliwością na kolejne tomy. Gra również zachęca do sięgnięcia po książkę. Ja tej książki nie czytałem, aczkolwiek na pewno jest taka możliwość, że będą właśnie po tej grze sięgnę. Także generalnie polecam. Jeśli graliście, jeśli macie, piszcie. Jeśli nie macie, to również piszcie, czy chcielibyście w nią zagrać, czy po nią po prostu sięgniecie. Gra miała premierę dosłownie kilka dni temu, także dosyć świeża sprawa. Jeśli nie wiedzieliście, to już wiecie, także ja bardzo dobrze się bawiłem, mam nadzieję, że wy również będziecie. Tyle, mam nadzieję, że za wiele nie zdradziłem wam, jeśli chodzi o fabułę. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!